Biblioteka Publiczna w Sędziszowie Małopolskim zaprasza do obejrzenia wystawy prac malarskich Stefanii Wójcik z Janowa Lubelskiego. Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia biblioteki do końca września. Wystawa prac malarskich Stefanii Wójcik to wystawa, która podróżuje po różnych zakątkach regionu. Do Biblioteki Publicznej w Sędziszowie Małopolskim trafiła z miejskiej i powiatowej biblioteki w Robczycach. W Bibliotece Publicznej w Sędziszowie Małopolskim przez cały miesiąc wrzesień gościmy wystawę autorki Stefanii Wójcik. Jest to malarka, która wykonuje pracę techniką w oleju i akwareli. To w większości przypadków, a tematem jej prac jest martwa natura, pejzaże, ale także tematyka religijna. Tutaj na obrazach, które znajdują się w naszej bibliotece, jest właśnie przedstawione dużo kwiatów, które są kwiatami pochodzącymi z naszych polskich łąk, ale także krajobrazy pochodzące z okolic Janowa Lubelskiego, a także Podlasia. Pani Stefania jest to była nauczycielka. 40 parę lat uczyła w szkole w Janowie Lubelskim, ale też uczyła, już powiem, w szkole podstawowej, w gimnazjum i w liceum plastyki właśnie. Jest też członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków od 20 lat. Maluje już od praktycznie dzieciństwa. Kierownik Biblioteki Publicznej w Sędziszowie Małopolskim Joanna Stec informuje, że istnieje możliwość zakupu obrazów. Obrazy są piękne, rzeczywiście ładnie wykonane. Autorka udostępnia taką możliwość, że po kontakcie właśnie telefonicznym nawet tutaj będzie można zakupić tą pracę. Przypominamy, wystawę malarską autorstwa Stefanii Wójcik można obejrzeć w Bibliotece Publicznej w Sędziszowie Małopolskim do końca września. Wystawa dostępna jest również na stronie internetowej biblioteki.